Cześć, jest 13 sierpnia, jestem we Wrocławiu na ulicy Świdnickiej. Dzisiaj protestują kurierzy z firmy Wolt i tutaj są ich żądania i postulaty, bo czują się oszukani przez firmy, które ich zatrudniają. Z tego, co możemy zobaczyć, widzimy, że wynagrodzenia się obniża, a ceny rosną. Po co otwarta rekrutacja? Mamy jeden kurs na godzinę. Prosimy o zwiększenie stawek za zamówienia i kilometry. Chcemy być wysłuchani, bo nikt z nimi nie rozmawia. Płatność za zamówienia spada, natomiast ceny produktów i wynajem mieszkania wzrasta. Podwójne zamówienia muszą być osobne dla każdego zamówienia, czy osobno opłacone. Czyli mamy tu do czynienia z wszystkimi złymi rzeczami, które się przerzuca na pracowników, zwiększając ich obciążenie i zmniejszając ich wynagrodzenie za pracę. Czy wyobrażają sobie Państwo życie we Wrocławiu bez dostawców Waszego codziennego dobrego jedzenia? Czy naprawdę jesteście w stanie się na to zgodzić?